Dzień dobry wszystkim Państwu. Moją osobę wszyscy znają tutaj obecnie. Jestem sobie tej miejscowości. Przedstawię tutaj pan Matej Kłek, prezes Rentu Trzebamosty. Witam. I pan Arkadiusz Jezierski. Współpracuję tutaj z panem Patrykiem. Sposób zebrania będzie prowadzony przeze mnie. Proszę o kulturalne zachowywanie się, wyłączenie telefonu, wyciszenie, żeby nie było tam jakichś niepotrzebnych dzwonków. I na tą chwilę przedstawię stan sytuacji. O składowaniu tutaj na naszej zbiorowni Mosta. A przepraszam, tutaj pani z gminy, pani Kinkiewicz jest. Zajmuje się ochroną środowiska, która prowadzi wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska. Przepraszam jeszcze raz. Roztargnienie po prostu. O całej sytuacji dowiedziałem się, że oficjalnie, że na terenie zbiorowni jest składowana szlaka przywożona z elektrociepłowni dnia 10.03.2017 przez anonim od mieszkańców ogólnych naszych miejscowości. W związku z tym pismem udałem się bezpośrednio do burmistrza miasta i gminy Goleniów. Zostałem przyjęty przez Roberta Kupowicza osobiście w gabinecie. Rozmawialiśmy gdzieś około 10 minut. Powiedział, że ta sytuacja jest znana i jest kontrolowana. Po tym fakcie zostały wysłane pisma do WIOŚ do Szczecina i zaczęła korespondencja krążyć między mną i Urzędem Miasta i Gminy, głównie przez Urząd Miasta i Gminy z wiadomości. Dnia 31 marca 2017 prezes Len Kruszywa-Mosty osobiście zadzwonił do mnie. Rozmawialiśmy w sumie około pół godziny w cztery oczy i pan prezes mi przedstawił wszystkie dokumenty, że posiada potrzebne zgody i wszystko wykonuje zgodnie z koncesją. Też przedstawił zakres pracy, jakie tam są wykonywane, czyli jakie materiały są składowane. Zapytałem wprost, czy są wywożone jakieś odpady niebezpieczne, które mogłyby mieć wpływ negatywny na nasze środowisko, czyli wyroby azbestowe lub innego rodzaju śmieci. Dostałem zapewnienie, że żadnych takich odpadów nie ma i nie będą przewożone. Co bym tu jeszcze mógł powiedzieć? No i oczywiście przez ten cały okres jest gdzieś tam prowadzona korespondencja, bo nie będę ukrywał, tutaj z właścicielami też rozmawiałem. Cały czas mam jakieś telefony, że coś się dzieje nietaktownego, wtedy na każdy Państwa telefon, nie to, że ja gdzieś tam dzwonię, ale wysyła oficjalne pisma do gminy lub do WIOŚ Szczecin z prośbą o sprawdzenie. Jest to na tą chwilę, może tutaj pani przedstawicielka gminy. Brawo! Może nie przedłużajmy, proszę. Nie przedłużajmy. Tu ja się może woli wyjaśnienia. To była moja i wyłącznie decyzja. Dnia 13.8, czyli 8 sierpnia 2019 podjęłem decyzję, że w ograniczonym grupie, czyli naszych radnych tutaj z naszego okręgu, którego mamy czterech, uczestniczyło w spotkaniu trzech i pozostałych osób, w sumie nas było dziewięć. Było spotkanie tutaj z Państwem, z przedstawicielami firmy Len Kruszywa-Mosty. Chcieliśmy sobie w mniejszym gronie wytłumaczyć wszystko, żeby, powiem wprost, obawiałem się, że jak zrobimy spotkanie w większym gronie, będą jakieś takie przepychanki słowne i nie uzyskamy właściwych relacji tutaj z właścicielami. Nic się nie dowiemy, w cudzysłowie. Na podstawie tego spotkania sporządziliśmy sobie notatkę służbową za zgodą wszystkich. Tutaj przedstawiciele firmy Len Kruszywa-Mosty przekazali mi dokumentację, że posiadają wszystkie dokumenty, rodzaj materiałów, które są składowane i próbki wody, przeprowadzone badania z 2 lat. Ponadto też dostałem dokumenty
zjazd do samochodów, czyli tak zwane CMR-ki, którym jest obowiązek każdego kierowcy dostarczającego każdy jeden towar. Niezależnie czy to są odpady, czy nie odpady, musi być CMR-ka wystawiona i wpis do księgi wjazdu i wyjazdu na danym obiekcie. I to jest prowadzone. Tutaj teraz może Państwo teraz przedstawią sytuację, jak to wszystko wygląda. Dobry, witamy. Dobrze, żeśmy się w końcu spotkali. Może w jakiś sposób uda nam się, że tak powiedzieć, że tak powiem, uniknąć takich spotkań na przyszłość. Tak jak Pan Sołtys powiedział, mamy wszelkie zezwolenia do prowadzenia tego typu działań na tym obiekcie, czyli na wyrobisku w Mostach. Nie robimy niczego niezgodnego z przepisami prawa. Wiemy, że tam pod spodem i wszystkie urzędy też wiedzą, bo zanim udzieliły nam zezwolenia, też wiedziały, że pod spodem jest zbiornik wody pitnej, ale spełniamy wymogi, które minister w swoim rozporządzeniu określił. Zostało to potwierdzone naukowo badaniami i nie mamy po prostu nic sobie do zarzucenia. I dziwimy się, że jesteście Państwo wszyscy oburzeni. Bo my naprawdę nic złego nie robimy. I lepiej będzie, jeżeli Państwo zaczniecie nas pytać, to po co ja mam opowiedzieć Wam znów historię, to co ostatnio powiedziałem, czyli o przepisach prawnych, o wymogach, o spełnieniu tych wszystkich potrzebnych rzeczy, żeby to robić, jak możecie po prostu tego nie zrozumieć, bo nie każdy zna się na tym. No ja też kiedyś się na tym nie znałem, tak samo Pani się na wszystkim nie zna. Lepiej więc swoimi słowami pytajcie Państwo, gdzie macie problem, gdzie widzicie problem, postaramy się odpowiedzieć, tak? Pierwsze pytanie, dlaczego ta woda zostawa? Okay. Dlaczego takie, jak się w góry idzie się tam zobaczyć, to jakiś biały osad jest? Dlaczego? Dobrze, już odpowiadam. Spokojnie. Barwa wody, też wyjaśniłem ostatnio, jest to też oczywiście oparte naukowo, zmienia po prostu nie to, że my przywozimy jakieś substancje chemiczne, niebieskie, zielone, które zmieniają kolor wody. Barwę wody akurat w tym zbiorniku zmienia tło. Tło, czyli dno i ściany wyrobiska, czyli jeziorka. Wystarczy jedno, tak pan. Proszę Państwa, niech tutaj Pan odpowie. Spokojnie. Dokończę. Wie Pan, nie chcę czytać referatów naukowych na ten temat, bo też się przygotowałem. Pan Sołtys ma te moje referaty, może każdy sobie wziąć, poczytać. Ale o co chodzi? My przyjmujemy popioły. Do procesu spalania popiołów, węgla i miału używane są do odsiarczania spalin, żeby nie zanieczyszczać środowiska. Używane są mączki dolomitowe. Jest to bardzo drobno mielona skała dolomitowa, która w zmieszaniu się z popiołem jakoś tam reaguje i lepiej oddziaływuje na środowisko w momencie spalania. I ten popiół jest do nas przywożony. W momencie, kiedy jest wyładowywany z cystern, tak, bo nie przewozimy z cysternami i cementowozami odpadów płynnych, tylko przywozimy, bo też do tego pewno będą Państwo pytali, dlaczego cysterny z chemikaliami przyjeżdżają, więc odpowiadam. To przyjeżdża popiół, czysty, stuprocentowy popiół z elektrowni, z Niemiec, ponieważ Niemcy nie wożą wody, tylko czysty popiół i żeby go rozładować w bezpieczny, niepylący sposób, używamy do tego wody. Wody z naszego zbiornika. Podłączamy. Serdecznie zapraszamy. Możemy pokazać, tak? Do jednej końcówki podłączamy wodę ze zbiornika, do drugiej podłączamy popiół z cysterny. Samoczynnie się to miesza i z tyłu wylatuje już mieszanka, no płyn, pulpa, która nie powoduje pylenia. No i to jest też popiół. I to zawiera w środku cząstki dolomitowe, mączki dolomitowe. Ona, płynąc przez osadnik, wpływa do tego naszego zbiornika, który zmienił kolor wody, a tak naprawdę nie zmienił. I osiadają się te cząsteczki na dnie. I to powoduje zmianę koloru. Wystarczy podjechać na kopalnię. Nie chcieliśmy specjalnie przywozić tej wody. Pobrać sobie próbkę do przezroczystego pojemnika i Pan zobaczy, że kolor jest normalnie taki sam, jak Pan kupił wodę mineralną w sklepie. I to jest
dlaczego zmienia rzekomo barwę wody. Ona jest bezbarwna, ona nie zmienia. Dobrze, to teraz dziękujemy za tę odpowiedź, poproszę. Jedno pytanie, żeby uciąć temat na wszelkie spekulacje. Czyli jest możliwość pobrania jakiejkolwiek próbki wody i zbadanie jej niezależnie, we wskazanym przez nas ośrodku badawczym? Jak najbardziej. Oczywiście. Jest możliwe, tak? Oczywiście. Czy przy Wie pan, co pan mówi? Chwileczkę, proszę o spokój. Na ostatnim spotkaniu była też taka rozmowa. Spytaliśmy się w ten sam sposób, co tutaj kolega. Pan prezes powiedział, że w cudzysłowie z firmą akredytowaną, która posiada odpowiednie uprawnienia, wpuści nas na teren tylko żwirowiska, zapłaci za te badania. Znaczy mi chodzi, żeby pan nie wiedział, w jakiej spółce będziemy badali. Nie, to musi być firma akredytowana. Nie możemy sobie... Próbki muszą być pobrane w naszej obecności i przy nas zaplombowane. Próbki nie mogą być pobrane przez obojętnie kogo, tylko muszą być... Firma musi być. Wy możecie sobie wybrać laboratorium, do którego macie zaufanie. Akredytowane. I wtedy tak. Czyli jest taka możliwość. Oczywiście. No ja myślę, że jakbyśmy taką próbkę wody pobrali, zbadali, to by chyba ucięło wszelkie spekulacje na ten temat. Ja się radzę. Ja jestem rolnikiem. Pojemny wapę do Lipawę za dziurę pieniądze. Tak, bardzo drogi. Na nawóz. W takim razie ja robię też jak zapłatę. Ale co? No to jest ten popiół. Ten popiół? Proszę pana, na to pytanie nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, ponieważ nie jestem, że tak powiem, uprawniony do tego typu odpowiedzi. Na pewno może ja mogę to składować w tym wyrobisku, bo spełniłem wszystkie wymogi. A czy pan może to stosować na pole, no to musi pan wystąpić do instytutu. Proszę pana, nie wiem, nie chcę spekulować, tak? Inaczej, w innych rejonach Polski, gdzie robię takie rekultywacje, rolnicy z chęcią brali niejednokrotnie popiół, bo też jest przywożony nie tylko w cysternach, ale w wywrotkach, tak jak tutaj z Szczecina, z Dolnego, z Pomorza. I rozsiewali sobie na pola i mieli wyśmienite promy, chyba. Naprawdę? Tak. Ale mam pytanko, dlaczego w Niemiec przywozicie te śmieci, skoro Niemcy nie reaktywują tym swoim super nawozem, tak? Przywozicie do Polski. Ale to nie jest nawóz. Ja rozumiem, ale jeżeli on nie jest szkodliwy, czemu w Niemczech tego nie jest? Proszę pana, już pan odpowie. Nie jest szkodliwy, bo jest stwierdzono naukowo, że nie jest. Mamy też badania, także też możecie państwo mieć w domu. Dwa, tam jest składowanie takiego odpadu 3 razy droższe niż w Polsce. Ekonomia, tak? Ekonomia, no dokładnie. Dobrze, proszę państwa, tutaj panią proszę. Proszę pana, ja się chciałam zapytać, bo tak mówię, mnie, już jestem tak wiekowa, że mnie Panie Boże zapłać, ale moim dzieciom Panie Boże to pomóż. Czy to musiało być u nas? Boimy się. Wie pan, już moje 2 sąsiadki są chore na raka. Kto nie zachoruje, to jest rak. Jakie gdzieś źródła, też powód tego musi być? Jest masę ludzi u nas chorych. Proszę panią. Ale... Jak ptaki, przepraszam jeszcze. Było masę ptaków. Tutaj wyszedłem na balkon, no, na papierosa, bo parę. I mi ćwierkały. Teraz nie ćwierkają. Od wiosny nie ćwierkają. Coś jest na rzeczy. Ale to nie jest nasza wina. A czy wie? Proszę panią, naprawdę nie wiem, czy ja. My naprawdę robimy na bieżąco analizę. Co 3 miesiące pobieramy wodę. Bo może inaczej, może ja wytłumaczę w skrócie, na czym polega ta nasza praca i dlaczego jesteśmy tacy pewni tego, że nie szkodzimy środowisku. Ok? Mogę wytłumaczyć? Chcą państwo posłuchać? Ok. Minister Ochrony Środowiska, czyli nie byle kto, wydał rozporządzenie, w którym mówi, że można wyrobiska poeksploatacyjne i zapadliska wypełniać, i tu nie używajcie słowa składować, to są 2 różne rzeczy. Dla nas odpadowców to są różne rzeczy. Składowisko, tymczasowe magazynowanie i wypełnianie. Składowisko to jest co innego, my wypełniamy. Wypełniamy teren niekorzystnie przekształcony, czyli zapadlisko, powstałe na skutek eksploatacji, odpadami. Minister zezwolił, dał na to chyba 48 kodów, czy 42 kody, między innymi w tym są popioły i można to robić. Wierzchnią warstwę, sąsiadującą z sąsiadami, musimy zrobić co najmniej 1,5 metra warstwę glebotwórczą, czyli ziemią żyzną, którą można później uprawiać zboża i tym podobne rzeczy. Czy jest uzyskania tego,
Słucham? Ile to uzyskania z kwas chemicznych tego? Tak. Mamy też, mamy też kwas chemiczny, też możemy uzyskać te badania. Wszystko jest. I teraz słuchajcie dalej. Żeby robić, wypełniać wyrobisko odpadami, bo między innymi można ziemią zmieszaną z kamieniami, to też jest spoko. Nie jest, że ja sobie wezmę, posprzątam podwórko i gdzieś to wyrzucę. No ale gdzie? No na przykład możecie wyrzucić do nas, tak? W legalny sposób. Albo wyłożycie na składowisko śmieci, tak? Jak to potocznie się mówi. Gruz i tym podobne rzeczy. My też możemy przyjmować gruz. Tylko przed wypełnieniem musimy go pokruszyć, ozdrowić, tak? Żeby nie było pustych przestrzeni tam w tej ziemi, jak zysykujemy. I teraz dalej. To jest ta grupa odpadów. Mogę mówić? I teraz tak. Pokruszyć gruz, tak, dokładnie. I teraz między innymi w tej grupie są popioły. Ale żeby składować te popioły, to niektóre nie potrzebują, nawet niektóre nie potrzebują dodatkowego udokumentowania szczelności dna tej miski, czyli tego wyrobiska. Czy ona jest szczelna, tak? Czy nie przepuści czegoś do gruntu. A dla pozostałych, tych, które przyjmujemy z dolnej Odry, na przykład odpadów, i tych odpadów z Niemiec, musieliśmy przed przyjmowaniem wykonać szereg badań i analiz i pokazać, udokumentować, że dno naszej miski spełnia wymogi. Jest to określone parametrami. Oczywiście nie tak sobie, że ktoś mówi, że jest szczelny i koniec. Tylko żeby to wykonywać, to dno takiej miski... No ale pan pozwoli, żeby inni słuchali, bo pan przeszkadza. Nie, moment, spokojnie. Po prostu o co chodzi? Pewną grupę odpadów możemy składować i współczynnik naszej filtracji, czyli tego przenikania tam w głąb, jest K większe lub równe 1 razy 10 do minus 7. Sprawdziliśmy, ok. Zresztą archiwal sprzed 20 lat jest to przytoczone, że ten grunt tam ma taką, nawet do minus 7, tutaj minister mówi, a grunt ma do minus 8, czyli ok. Ale żeby poszerzyć jeszcze o dodatkowy jeden krok, jeszcze dodatkowy jeden popiół, też pochodzący z węgla, minister mówi, musi spełnić jeszcze dodatkowy wymóg. Nie ma być to, tak jak tu przytoczyłem wcześniej, K równe lub większe 1 razy 10 do minus 7, tylko do minus 9, czyli musi być jeszcze bardziej szczelny. Pan mi pozwoli dokończyć, bo tak nie rozumiecie sedna. Ja tylko podnoszę rękę, że mam pytanie. Słucham. Tylko, że ta pani w czarnym, proszę. Ja mam takie pytanie. Ten zbiornik, co do niego są przyjmowane te odpady, nie jest szczelny, zamknięty, czyli powinny być ryby. Są tam ryby? Nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma żadnych stworzeń. Na co, to znaczy co to znaczy szczelny, jeżeli, zamknięty? Jeżeli pan mi mówi, że tam są popioły i nic te popioły nie oddziałują na środowisko, zbiornik jest, nie jest szczelny, zamknięty, betonowy, czyli powinny być ryby. Na drugi, co wcześniej wydobywaliście w cieknym terenie, ryby są do tej pory i wszystko jest ok. Dlaczego tu nie ma stworzeń ryby? Są. Są. Proszę pani sobie. Czyli pojedziemy teraz do tego zbiornika, co państwo wysypują popioły i zobaczymy ryby. W tym, do którego wysypujemy popioły, ryb nie ma. Dlaczego? Ale ryby, gdzie są ryby? Dlaczego? Dlaczego? Obok zbiornika ryby są. Po pierwsze. Bo zmieniła się struktura i właściwości fizyko-chemiczne samej wody, ale nie są zagrożone. Jeżeli ryby nie żyją... Idziemy dalej. Ale dobra, idziemy dalej. Ryby, proszę panią, to jest nasza prywatna sprawa. Czy one są, czy ich tam nie ma? Ale proszę posłuchać. Proszę posłuchać dlaczego. Proszę posłuchać dlaczego. Odpowiem właśnie pani na pani pytanie. Pani mówi o szczelnym zbiorniku. Ja staram się powiedzieć o tym, że my spełniamy wymogi szczelności. Ale proszę ja sobie mówię, wyobrazić nie. Pan spełnia, karta wszystko przyjmie. Pan spełnia wymogi środowiskowe, wszystko jest tak. Okej. Okay. Ale mogę dokończyć. Ale mogę wytłumaczyć, dokończyć. Ale mogę wytłumaczyć pani? No ja słucham. Jakoś nie mogę, bo pani mi ciągle przeszkadza. No nie mogę. Ale środowisko się niszczy. Proszę pani, proszę uwagi. Szczelny zbiornik. Inaczej. Ja twierdzę, że tam ryb nie było. W tym zbiorniku, ale uwaga, dajcie mi powiedzieć, w tym zbiorniku, gdzie są depolowane popioły, ryb nie było. Były, ale dlaczego nie było? Jeżeli
życie ryby i tam nie były małe. Wiem, że były, ale ta pani słuchajcie, panowie i panie, to jest nasza niecka. I żebyśmy my mogli cokolwiek tutaj kłaść, deponować, to musieliśmy sprawdzić, co jest pod spodem. Nie. Co było? Szczelna glina. Glina? I powiem pani, że to jest glina, nie? Szczelna glina, która została przebadana i spełniła ten wymóg przepuszczalności. A dowodem na to, proszę poczekać, dowodem na to jest to, że jak jest niecka i wokół tej niecki jedna na wlocie i dwie na wylocie, czyli pod spodem tej niecki, dajmy na to, że ona jest nieszczelna, to powinna zajść zmiana w naszych kontrolnych piezometrach. To są rury, które zostały specjalnie zaprojektowane, zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski celem monitorowania wód podziemnych i wykrywania ewentualnych zmian. Od początku działalności prowadzimy ten monitoring, stworzyliśmy też tło, czyli podstawę i w żadnym stopniu nie ma zmian. Są idealne. Czyli cały czas pani powtarza, że ten zbiornik, który jest, jest zbiornikiem szczelnym. Do góry też się nic nie dostaje i pod spód też się nic nie dostaje, bo to potwierdzają te piezometry i te miejsca, z których chcecie pobrać część później wody. Dobrze, już proszę państwa, ja mam pan Kazimierza. Ja pracowałem na zbiorowni 8 lat jako profesor Gigiówka. I to, co pan powiedział, to pan wielkie bzdury opowiadał. Z czym? Proszę bardzo, ja byłem świadkiem, jak przywozili opium, wydmuchiwali, proszę pana, szła ładowarka, zatrzymywała ryby, które wylatywały na brzeg. Co pan na to powie? Pan wie o tym? Pan prezes zajmie stanowisko w tej sprawie. Ani prezes o tym nie wie, nikt nie wie. Ale proszę pana, dlaczego pan tak twierdzi? Proszę pana, dlatego, że 8 lat pracowałem tam. No dobra, no i co? Ale my popiół przyjmujemy od dwóch. Proszę pana, ja pracowałem, mówię, 8 lat. Czy pan to rozumie? A kiedy pan przez to pracował? Półtora roku. Czyli dokładnie jaką datę? Proszę pana, widziałem, jak się ona beczkę. Ja też nie. Ja się na każdym dokumencie są moje podpisy. Ale ma pan, proszę państwa, chwila spokoju. Jedna osoba ma. Jedna sprawa. Druga sprawa. Przychodzi pracownik, który zasypywał te ryby i mówi tak, proszę pana, czy nie można było odłowić tych ryb, przerzucić tutaj na to rozlewisko maszewskie, do tej drogi? Można było to zrobić? No można. Nikt tego nie zrobił. To się zasypywało żywcem ryby. Ale mnie... A pan mówi, że nie było tam żadnych ryb. Proszę pana, znaczy... pan jest w wielkim błędzie i chce nas pan... Proszę pana, ale nigdzie na terenie żwirowni nie ma żadnych stawów hodowlanych. No właśnie. Nie ma żadnych stawów, nie ma żadnych łowisk. Wszystkie jeziorka, które są to zbiorniki techniczne, potrzebne do wydobywania i płukania. A nie do połowu ryb. Ale nie chce proszę pana, no, ale ja tu staram się wyjaśnić, że my zaszczamy wodę, a nie chodzi mi o ryby, proszę pana, no. Ja nie jestem hodowcą ryb. A więc proszę nie mówić takim ludziom, że proszę pana, jak tutaj siedzą, że tam ryb nie było. Złapać kartę, a ten nas nie żyje, jak w okolicy. Ale skąd pan o tym wie? Bo tam byłem i łapałem jak z to znaczy, że wtargnął pan na ten prywatę. Weź łapać. Brodę, ale to najlepsza, proszę państwa, proszę o spokój. Powinienem zawołać policję, ponieważ chodzi pan na teren prywatny. Chwileczkę jeszcze. Była zasada na początku. Jedna osoba mówi, żeby ktoś się cośkolwiek dowiedział. Bo jeżeli będziemy się przekrzykiwać, to ani tutaj panowie nic nie powiedzą, ani my się nic nie dowiemy. Tutaj nie wiedzą. Jesteśmy tutaj w tym celu, żeby się dowiedzieć jak najwięcej informacji. Ja myślę, że pan policję może zawołać i niech nie zagną, bo ja tam byłem 3-4 lata temu na rybach, jak zbrodnia funkcjonowała normalnie. A teraz na 1,5 metra do ogrodzenia się nie zbliżę, bo ochrania szpiegoni. Jeszcze niwelu nie straszy. No. Teren prywatny. Tak, ale na 1,5 metra nie mogę podejść do ogrodzenia. No, no, mają się proszę państwa. Ta pani. Ja mam pytanie, czy była glina badana, na jakiej ona jest wysokości podłoża? Było. Było to badane na jakiej jest wysokości.
panią. Już pani powiem. Z kolei znów się powołam na ministra, który mówi, mówi. Proszę państwa, chcemy uzyskać odpowiedź. Tu pan musi powiedzieć. Proszę o spokój. Minister mówi, wystarczy metr warstwy uszczelniające. No to o czym my mówimy? Poczekaj pani. Zrobiliśmy odwierty. Tak. Więcej, zrobiliśmy badanie metodą, która się nazywała? Elektrogeofizjalną, proszę panią, polegającą na sondowaniu podłoża. Tak? I mamy bardzo dokładną, szczegółową mapę, ponieważ pikiety były wbijane co 5 metrów w takiej postaci siatki na całym obiekcie. Do tego był podłączony prąd, no i komputer robił resztę roboty. Tak? Wiemy dokładnie, jak wygląda strop zbiornika, na ilu metrach jest zbudowany, jaka jest ta warstwa. Na ilu? Powiem wam konkretnie. Teraz, skoro pan robił odbiór, to pan wie. Ile pan jest teraz metrów? Nie chcę wprowadzać w błąd, ponieważ są tutaj mikrofony, kamery i państwo też. Szczegółową informację zostawię u pana sołtysa. Waha się to od kilku do kilkunastu metrów. Bo skoro minister pozwala na metr, pan mówi, że pan badał i było, jest, ma pan potwierdzenie, że jest więcej, to ile? Od, od kilku do kilkunastu metrów. No to może nie tak pora. 100 metrów. Tak. Ale w jednym miejscu może mieć 5 metrów, w innym miejscu ma 20-30 metrów. Co chodzi? Ale skoro było takie dokładne badanie, ale powiedziałem pani. I czy możemy zrobić odbiór w danym zbiorniku przez tę gminę przejść i tam pokrywać? Możecie, ale musicie najpierw zrobić projekt i uzyskać pozwolenie. Ale prywatny zakład i wtedy nie wejdziemy. Nie wejdziemy, że to jest prywatny. Wejdziecie. Proszę państwa, proszę odpowiedzieć. Pan też mówił, że to nie jest szkodliwe, tak? To ja panu powiem, że nawet lekarstwo, czy nawet zwykły jakiś... W nadmiarze jest szkodliwy. W nadmiarze jest szkodliwy. Normalnie. No zgadza się. Czyli tak, nawet deszcz, jeśli pada, tam gdzie jest za duże zanieczyszczenie powietrza, jest szkodliwy. To niech pan nie mówi, że to, co jest wysypywane, nie jest szkodliwe. Bo każde jest zmiana struktury wody. Ale o jakiej wodzie pan mówi? Ale o której wodzie mówimy państwo? O tej co pijemy. No i o to chodzi, dlatego najpierw cały czas staram się wytłumaczyć, że nasza miejska jest szczelna i nawet jak pan będziesz samego kwasu dolewał, to i tak nie doleci do tej pitnej wody. Rozumiem. Dzisiaj nie. Ani za 100 lat. Dobra, proszę państwa, tutaj pan, kolejne pytanie. Mam inne pytanie do pana. Wróćcie do nas. No słyszę, że wyspa krążą od 17 roku. To jest ponad 1,5 roku. Ja bym się chciał zapytać, ile razy pobieraliście próbkę jakąś wodę do badania? My jako organ gminy nie jesteśmy uprawnieni do pobierania wody. A tak, jak ona jest. No to proszę. Nie prowadzi nas tam działalność gospodarcza zgodnie z ustawą prawa ochrony środowiska. Ale macie działalność. Proszę o dać tutaj koleżance odpowiedź. Skoro pani nie ma żadnych prawa, żeby zapytać. No właśnie, no po co pani to jest? Dobra, to zadam inne pytanie. Czy ten konserwator kiedykolwiek był i sprawdzał? Tak, w 2017 była przeprowadzona kontrola. Czyli ja z tej kontroli potrzebny udostępniony panu sołtysowi protokół. Tak. I tam czyli na początku. A teraz, która to nie ma, czy jakaś kontrola, czy sprawdza? Wystąpiliśmy w roku 2019 roku do WIOŚ-u, później po następnym piśmie radnego wystąpiliśmy znowu w Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i oczekujemy na niego do ona odpowiedź. Ale ja mam taką przepraszam. W lutym oczywiście prośbę, żeby pan pozwolił mi sprawdzić. Nie, po tym złożyliśmy prośbę, żeby WIOŚ przeprowadził kontrolę na działce pana Łenia z uwagi na to, że burmistrz gminy Golenek nie ma uprawnień, żeby kontrolować podmiot gospodarczy zgodnie z ustawą prawa ochrony środowiska. Dodatkowo jeszcze wystąpiliśmy do Wojewódzkiego do Urzędu Marszałkowskiego o
Czy pana pozwoli pan? Woli wyjaśnienia tutaj powiem w ten sposób. Wszystkie pisma, które ja kieruję do osoby z tej miejscowości, poprzez gminę lub osobiście kieruję bezpośrednio teraz do Wioś Szczecin lub do marszałka. Oni są osobami decyzyjnymi względem składowania odpadów. Oni podejmują decyzję. Co ty tu masz? Chwileczkę, proszę o spokój, pani Agata. Proszę o spokój. Proszę o spokój, pani Agata. Dno nie było we właściwy sposób zabezpieczone. To jest jeden z wniosków kontroli.
zbudowaliście Państwo bez odpowiedniego zabezpieczenia już w 2017 roku. Nawet jeżeli w 2017-2018 usunęliście Państwo te nieprawidłowości, to wnioski kontroli i kontrola jasno wskazuje, że te nieprawidłowości były i pewno coś się udało do naszych wód. Skoro nie było uszczelnione zgodnie z wymogami środowiskowymi, to znaczy, że się dostało. Nie, proszę Pana. Odpowiem na ten protokół z roku 2017. Tutaj należałoby uzyskać od WIOŚ-u protokół końcowy. Tak? Wszystkie rzeczy, które zostały sprostowane bezpośrednio w WIOŚ-u u pani, która robiła kontrolę, ponieważ popełniła pomyłkę, tak? Zainterpretowała ustawę. A no, przepraszam, nie moja wina. My pracujemy na dokumencie, który na dokumentach, który został. Bo my w momencie, kiedy ona była na kontroli, już byliśmy gotowi, już mieliśmy zezwolenie, które spełniało wymogi. Po prostu źle zinterpretowała stan rzeczywisty na miejscu. Ale to proszę, WIOŚ jest, można uzyskać informację. Burmistrz jeszcze przed urlopem wystąpił do WIOŚ-u i WIOŚ obiecał, że przeprowadzi tam jeszcze jedną kontrolę. Ale to jest Warszawa, rozumiem. A nie, Warszawa, pan... Proszę Państwa, my się tu zakrzyczymy, nic z tego nie wyjdzie. Mam pytanie do Pani. To wypłacili, przepraszam, bo już mnie wkurzyło to wszystko. Co Pani czytała, co to jest za kontrola? Kogo? Powiedziała Pani, że burmistrz nie ma uprawnień do kontrolowania tego typu przedsiębiorstw. Występujecie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Te zalecenia z którego roku są? 17. Proszę Pana, Panią pytam. 2017 jest porządek. Który miesiąc, data, to ma 17, to ma 12 miesięcy. 26 kwietnia 2017 roku. I tam jest masa zastrzeżeń, tak? Po tej dacie, czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził jakąś kontrolę? Nie. No to o czym mówimy? Proszę Panią, ja sam niczego nie dowiedziałem. Sprawiam konkretny wniosek do burmistrza Jacek Gminy, żeby w trybie pilnym wystąpił do Wojewódzkiego Inspektoratu o przeprowadzenie kontroli. I wtedy będziemy wiedzieli, czy jest dobrze, czy nie dobrze. Bo tak to się będziemy przepychać. Pan dobrze odpowiada, bo każdy swój temat zna. No słuchajcie, dwa lata. Nie jest tak, że burmistrz przez te dwa lata nic tutaj nie robił. Ale nie mamy, ale proszę Panią. Po raz drugi pytam, czy po tej dacie była kontrola? Nie była kontrola. No to nie mam o czym gadać. Panie sołtysie, bo nie wiem, czy Pani będzie chciała, czy nie będzie chciała. Proszę wystąpić do burmistrza, żeby zwrócił się do wojewódzkiego. Skoro już się zwraca, mamy już końcówkę. Kontrola. Ale końcówka sierpnia jest, a od stycznia pisaliście tam kwietniu czy coś i oni no mamy już wystąpienie marszałka województwa zachodniopomorskiego. Dobra, ale nie ma efektu. Stawiam wniosek o podagrenie w trybie pilnym przez te organy, które są uprawnione do przeprowadzenia kontroli. I wtedy, jeżeli ta kontrola będzie przeprowadzona, spotkamy się. Nie muszą wszyscy być. Rada Sołecka z przedstawicielami wiedzy, żeby hałasu nie było. I będzie wszystko jasne, bo tak to będziemy sobie opowiadać. Ten widział tamto, ten widział owo. Nic z tego nie będzie. Proszę Państwa, jeszcze w tej kwestii jednej wyjaśnię. Tutaj panowie mi przedstawili badania wobec dwóch lat. Jestem w trakcie porównywania tych badań w opisie, że jest wszystko w porządku. Ale jeszcze muszę ze sobą porozmawiać, która się na tym badaniu, które znam. Mam takie osoby. Ja ze swojej strony średnio 2-3 pisma są w roku, które bo już teraz pomijam Urząd Miasta i Gminy, bezpośrednio kieruję do Urzędu Marszałkowskiego lub do WIOŚ Szczecin. I tu, jak tutaj Pani powiedziała, nie mam żadnych konkretnych odpowiedzi merytorycznych z wynikami badań. Jedynie tutaj panowie sobie przedstawili badania podczas dwóch lat, że jest w porządku. I tylko na tym bazuję. Stół na właściwego.
Ja nie mam prawa dostępu. Pracownik laboratorium tam przyjeżdża. Irek, dajmy tak panu sprawę. No tak. No tak, że macie wyznaczone miejsce. Ale z Wiosz nikt nie przyjeżdża, żeby to badać. Bo Wiosz nie jest instytucją do badania wody. Inaczej, panowie i panie, co mamy zrobić, żebyście byli zadowoleni? Jak mamy udowodnić? Zrób tam grilla, gdzie chodźmy po bardziej. Zadowoleni co my? Chcecie być pobogą wody? Bądźcie, chcecie mieć swoje laboratorium? Tam, gdzie przyjdziecie, pokażecie palcem i będziecie pobrać głębokości, bo wiecie, panie, mieszkacie gdzieś tam. Ale my używamy tej wody codziennie na kopalni, z kranu leci pod mikrobatę. Mamy studnie pod spodem, tego właśnie z Berlika. Jest i Sanepid zbadał tą wodę. W tym roku dzieciństwo spędziłem na tych biurach. Na dole pracownicy mają w butelkach, ale na górze w biurze jest ze studnika. Urząd Marszałkowski. Marszałek. Marszałek. Nie składowanie, rekultywacja, wypełnianie. Ja bardzo dobrze podskazuję. Można widzieć kiedy dokładnie? Marszałek. A można widzieć kiedy? Ostatnia była w końcówce roku 2016. Na, to jest na 10 lat. O, a na ile to odpadł? 500 tysięcy to rocznie. Proszę Państwa, tutaj Pani. Powiedziałem wcześniej, poszła przez pomyłka. Udowodniliśmy. Tak, ale proszę panią, inaczej. Zwróćcie się do Wiosiu po protokół, po kontroli. Kończący tą kontrolę. W jaki sposób naprawiliśmy ten skutek, tą rzekomą niedoszczelnienie? No ja uważam, że jeżeli jest jakaś interpretowała ustawę i stąd to niedomówienie. Proszę wystąpić o protokół końcowy i tam jest wszystko sprostowane. To jeszcze tylko pytanie. My nie musieliśmy niczego doszczelniać, uszczelniać. Staniecka jest szczelna od X lat przez naturę. Lita skała jest pod spodem. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę o spokój. Proszę o spokój, Pani Józku. Proszę, prosimy o spokój. Jestem osobą prawną. Proszę o spokój. Proszę o spokój. Przyszliśmy tu porozmawiać, a nie krzyczeć. Proszę o spokój. Osobą prowadzącą tutaj zebranie z dnia. Proszę o spokój. Dnia 9 maja 2019 radna Katarzyna Paciorek, radna gminna, złożyła wniosek do Wiosiu o przedstawienie badań. Czyli już poszła z naszej strony zapytanie, żebyśmy dostali do punktu zwrotu. Dwa lata po kontroli. No proszę, no. Przez te dwa lata to mogło być 50 innych. Ale pan już nam odpowiedział, że po prostu lepsze. Ja widzę te badania. Nie musimy nic dostaniemy to, co tam o tym mówi. Okej, to jeszcze tylko pytanie. Nie. Dostaniecie szczegółowy opis po prostu. Tak. Ale pan wcześniej mówił, że przyjechała pani, coś się tam rozwinęło i pani jakby nieprawidłowo przeprowadziła kontrolę. Nieprawidłowo zinterpretowała ustawę. Punkt o szczelność. Proszę mi powiedzieć, jak pani, będąc na kopalni, może stwierdzić szczelność Niemcki? No, łopatą, szpadelkiem. No nie. No mówię, źle zinterpretowała.
przedstawiliśmy stosowne dokumenty, bo nie wczytała się w pełną naszą dokumentację, którą złożyliśmy przed uzyskaniem zezwolenia i później to zrozumiała, tak? Czyli pani była niekompetentna. Nie, była kompetentna, tylko źle interpretowała ustawę. To jest różnica, wie pani. Tak samo różnica jest składowanie, a wypełnianie. No dobrze, to ja mam jeszcze pytania a propos tych ryb. Tylko pan mi nie mówi, że pan ma pozwolenie od Ministerstwa Środowiskowe, tylko na zdrowy rozsądek. Mówi mi pan, że to jest zbiornik szczelny, bo pod spodem jest gmina, która nie przepuszcza tam wiadomo do tych wód podziemnych. Tak. Okej, okay, zgadzam się. Były tam ryby wcześniej? Jak? Były ryby wcześniej? Były ryby wcześniej w tym zbiorniku, czy nie było? Był. Skoro mieszkańcy twierdzą, że były, to widocznie były. Były. No okej, były. Ja ryb nie mówiłem, nie widzę. Ale pan mi nie czyta nic, pan tylko odpowiada mi. Były ryby. Przyjechały popioły, ryby przed przyjazdem popiołów zostały odmówione, że ich teraz nie ma? Czy się rozsunęły? Gdzie są te ryby? Czy zostały odmówione ryby z tego... Przecież tu państwo sami zeznawali, że chodzili je wyławiali. Od jedna! Czyli pani chodzi o zdrowie tych ryb. Ja uważam, że jeżeli pani przyjechała, to została ona odmówiona. Proszę państwa. Czyli one są w ciąży sobie, że są szczelne, a nie popłynęły nawet. Ze zbiornika szczelnego one nie wypłynęły. Ale gdyby był zbiornik nieszczelny, to by tam wody nie było. No to jest szczelny, czy nie, proszę pana? No mówię, gdyby był nieszczelny, to by wody nie stała, a stoi cały czas. I nikt nie dopuszcza. Zielona. Ale... Proszę o spokój. Tam na końcu. Jedną minutę. Proszę pani, w każdym zbiorniku gdzieś tam ptaki naniosły ryby są. My zbiorniki sukcesywnie, tak jak idzie produkcja, zasypujemy. I to, czy są ryby, czy ich tam nie ma, to co to za różnica? To jest zbiornik techniczny. Ja nie uważam, że mam hodować tych ryb, żeby nie wiem, co z nimi stały hodowlane. Ja mam pojęcia, zasypane. Proszę państwa, spokój, tutaj pan. Może ja się cały czas na temat tych ryb, to odpowiem. Proszę państwa. Bo jeszcze pański ojciec tam rządził przed panem, to pracownicy zbiorowni składali się po ileś tam złotych i ja zaraz przywoziłem na rybek karpia i tam były ryby wpuszczone i oni sobie później wędkowali tam na ten. Wiadomo, że to jest... To chyba w tych zbiornikach, które były wpuszczane przy zakładzie są ryby, bo pracownicy dalej widzę, że stoją. Łapali sobie. Ale tego zbiornika też był zbiornik. Ale pan zasypuje sukcesywnie ten zbiornik. A potem nie, tak. Pan zasypie i jest dziura i jest już wody nie ma. Czyli te ryby dalej powinny być, bo woda tam one dalej przepływają ze zbiornika do zbiornika. Przepraszam, szczelne zbiorniki. Ten akurat z wodą jest szczelny. Proszę państwa, nie drugi facet, bo przepływają ze zbiornika do zbiornika. Miał na myśli, że zbiorniki oddziela w jednym miejscu tylko metr. Jeżeli się podnosi stan wody, to przepływają. Nie pod spodem. A pani się śmieje. Proszę panią, zapraszamy, pokażemy. Proszę pana, akurat... Proszę państwa, proszę o spokój. Ostatnie dwa pytania kończymy, bo mamy tutaj kolejne spotkanie. Zobaczymy, co pani będzie to z nimi. Tak jest. Wszystkie tam podają.
tylko w kwestii, czy nie zanieczyszczamy waszych wód. No to nie ma to nie ma. Jeżeli woda nam nie przeżyje, tak? No to coś musi być jedno. Ale nawet gdyby było coś nie tak. Pana zdaniem ta woda ma wpływ na pewno. Na pewno. Nie ma żadnego. No dobrze, przepraszam. Pan mi tego nie mogę. Proszę Państwa, proszę o spokój. Tutaj pan. Ale pan się tam przyjdzie. Idzie. Co ty tak nie może być, no? Nie chcemy. Przepraszam. Nie chcemy. Tutaj jest taki jakiś dziwny problem. Pan UN mówi, że wielkich pieniędzy za to nie mają. Po co to ciągnicie? No po co? Dajcie do innego. Bliska zwirownia, jak się nazywa, Kołosiny? Przeżywice. Tam nie ma wody. No to odpowiednie, odpowiednie. Tam nie jest, oni nie są nad wodą, nad rolnikiem. No, ale my tam w ogóle, jak dostaliście to zwolenie, było tam to wykorzystanie rekreacyjne. A nie, to jest ogrodowy, nie można biegać, nie można łapać. Proszę pana, przecież to jest... Pan by był szczęśliwy, jak pan by miał staw u siebie, ja bym codziennie do pana jeździł na rybki. Nie, ale to coś, będziemy płacić. Ale nie będziemy płacić. Jeżeli był niezaczyszczony, to można. Proszę państwa, na tą chwilę moim zdaniem kończymy. Ja... Nie, 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 dobra, państwa na to. Ile? Ile? Ale czekaj, tam pani na końcu. Czy możemy pobrać zbiory? Bo na to rodzenie, tak? Może. Wszystkie. Niecka jest wielkim, jednym zbiornikiem zabezpieczonym. Cała powierzchnia, która pada, płynie ten pobiór, on idzie w ten jeden zbiornik. Tak. Zabezpieczyliście to. To jest zbiornik naturalnie zabezpieczony szczelnie. Tak, ale wszystko dookoła. Wszystko dookoła. Dlatego jak tłumaczyłem, robiliśmy cały skan. Skan 40 hektarów. Skanowaliśmy dno 40 hektarów. Ale jeżeli ja się dobrze orientuję, to tym miejscu nie musimy dostawać. Wody, które tam są do nas będzie. One są odizolowane, od takiego zbiornika, który tak samo jest zrobiony z zapasami. To by musiała być Niemska z Gminy aż do samej góry. Tak, ja, Rynna, jak to się nazywa, Rynna Eligoceńska, to się nam erodia. To jest w archiwum opisane, proszę pana. Dlatego jesteśmy pewni. Dobrze, że pan pyta, bo to jest ciekawe pytanie. Proszę o spokój, proszę państwa, proszę o spokój, Jurę. Proszę państwa, zadało pytanie tutaj, że nie są w na spotkaniu, czy przywozili cokolwiek z Gdańska. Jeszcze proszę was o ten pytanie, odpowiedź. Nie przyjeżdżało. Jeszcze dobrze z mojej strony. Proszę państwa, spokój. Skąd szlaki są przywożone? Jakby tutaj pan jeszcze raz głośno powiedział wszystkim mieszkańcom wymienił. Z okolicznych elektrowni, z elektrowni na terenie Niemiec, z okolicznych ciepłowni, jak Stargard, Świnoujście, Koszalin, także z tych rejonów w naszym województwie. To mogę się spytać, dlaczego Niemcy u siebie nie wybrano śmieci tylko do nas? Powiedziałem na początku. Trzy razy drożej tam kosztuje niż ale to przez pokrywa. Proszę państwa, ale nie mają odpływu nigdzie i są bezpieczne dla nas wszystkich i dla nas. Nie. To minister dopuszcza. Myślę, że jeżeli... Proszę państwa, bo kończymy zebranie. Tutaj pani radna, pytanie i kończymy zebranie. Nie ma zgody. Chciałabym zapytać, bo zgodnie z ustawą do końca marca 2020 roku musicie uzyskać nową koncesję. Nie nową, tylko musimy zaktualizować obowiązującą. Dokładnie. W tym przypadku aktualizacja...
tym przypadku aktualizacja polega tylko i wyłącznie na tym, czy był karany przez ostatnie 10 lat? Tytuł prawa do świętu? To wszystko. Nowy minister mówił, że wypełnianie terenów wykorzystywania w tym zakresie. To nie tak jak inni. Monitory i tak dalej. Ale uwaga, my chcemy wprowadzić. Nie mamy operatorów ogniowego, bo nie jesteśmy instytucją, która przyjmuje odpady palne. To są inne prawa, ludzie kochani. My chcemy wam pokazać, że naprawdę uczciwie pracujemy. Co możemy zrobić jeszcze dla was? Mam. Wie pan, co możecie zrobić? Skoro, nie wiem, marszałek, tak, wyda zezwolenie, niech marszałek tego dopilnuje. I niech to kontroluje, niech to monitoruje. A nie, marszałek tylko wydał zezwolenie, podpisał paradkę, wy zarabiacie, Niemcy zarabiają, jasno, że nie zarabia. A marszałek wpływa do drzwi, idzie, nie do widzenia, marszałek to kontroluje. Proszę państwa, problem jest gdzie idzie. Nasz kochanie. Pani to wiecie, pani może wsadzić sobie. Pani nie może. Problem jest inny. Państwo się obawiają, ja też bym się obawiał, żebym nie wiedział, o co chodzi, tak? No niestety, przy tego typu postępowaniach nie mieliśmy obowiązku robienia decyzji środowiskowej, oddziaływania na środowisko. Nie mieliśmy obowiązku informowania wszystkich sąsiadów, co będziemy robić, w jaki sposób, czy to jest to szczelne, czy nieszczelne. Nie przewidział tego ustawodawca, więc nie robiliśmy. Przepraszamy, byśmy wiedzieli, byśmy was wcześniej tym prowadzili. Mam do pana pytanie, nic o nas bez nas. I to jest bardzo dobre, tylko żebyście też byli wyrozumiali. Nie, bo wy znaczycie. Bo my nic tego nie robimy, ludzie. Nikt nie straszy pana. Jak dzieci się zachowaliście? Normalnie. Panie sołtysie, proszę pana posłuchać. Znaczy, chwileczkę, spokój. Tutaj pan jest niestety w błędzie. 20 marca dostałem pismo z kancelarii, żebym za niego wszelkiego rodzaju działać szkolejące. Ale pan dokończył, co dalej było? To znaczy? Co dalej było? Mogę zacytować. No. Nie, to nie była groźba. To nie jest groźba, no. Dlatego że ja chciałem tutaj państwa. To jest jedyne. Proszę o spokój. A my was lachamy. Lachamy. Panu nie tak to mówić, żeby było wszystko niby dobrze. Znaczy, chyba nie mam w tej chwili pisma z kancelarii. Nie muszę mówić, żeby było niby, bo wiem, że jest dobrze. Napisano. Wie pan co? Mogę ją mam słowa, bo każdy krzyczy. Wie pan co mnie bardzo dziwi? Niemcy składują u siebie popioły. Od Niemców przywożone są do nas. Tylko, żeby u nas były składowane, to powinny być zachowane jakieś parametry. Czyli, jeżeli wy składniecie te popioły, grunty powinny być zabezpieczone folią, matami, czy tym wszystkim. Powinny być odprowadzone specjalne zbiorniki na wody deszczowe, jeżeli ja się dobrze orientuję. No źle się pani orientuje. Bardzo się dobrze orientuję. Bo to nie jest składowisko. To jest składowisko. Pani mówi o składowisku. Ja mówię o składowisku. A my nie mamy składowiska. A co to jest? Bo to jest bardzo duże. To są po deszczach, po tym, co mamy. Radioaktywne wszystkie. I co pan powie, że to jest to są odcieki, które pani mówi. I to tak jak pani mówi, to są kryteria. Kryteria do składowisk. My nie jesteśmy składowiskiem. Tak. A dlaczego nie jesteście składowiskiem? Bo gdybyśmy byli składowiskiem, byśmy mogli przyjmować całą tablicę Mendeleja. Wie pan, przepisy. A my przyjmujemy tylko grupę odpadów, która jest dozwolona. A ta pani mówi kryteriami składowisk. Nie, proszę. Nie, kończymy. Proszę państwa, kończymy. Ja jestem cały czas w kontakcie telefonicznym, raczej pisemny. Też muszę powiedzieć, że również sam kupujemy dzwoni i rozmawiamy na ten temat. Wszystkie informacje będę przedstawiał publicznie dla całej tej społeczności. Pan burmistrz ma telefon do pana prezesa. Kiedykolwiek chcecie państwo, zadzwońcie, żeby był. Przyjedźcie, zobaczcie, dotknijcie. Nie mamy nic do ukrycia. Dziękuję.